Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku iskrowym. Dzisiaj trochę inaczej, bo z grzbietu mojego konia. Only you. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o mojej dotychczasowej pracy z Only oraz jak to się stało, że kupiłam okulary koniowi i dlaczego musi w nich pracować lub w moskitierze. Więc zachęcam Was do oglądania. Szukałam 2 lata przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego się dzieje tak, że mój koń macha głową, zderza się z przedmiotami. Jest poważny problem związany z treningiem, ponieważ miał objawy head shaking. Objawy, które pokazują niezadowolenie, bardzo duży dyskomfort konia poprzez machanie głową, tupanie przednimi nogami, podrywanie się. Czyli wtedy, jak występowały takie objawy, niestety nie było mowy o tym, by pracować na kontakcie. Szukałam rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to była maska na głowę. Sprawdzenie tego, by zasłonić mu głowę, oczy, nosek i zobaczyć, jak zareaguje. Pomogło nam, ale połowicznie. 3 weterynarzy badało on jego wzrok. 2 lata temu była jedna pani doktor, która specjalizuje się w okulistyce końskiej. Stwierdziła, że pierwszy raz widzi coś takiego. Miał poszarpane dno oka, zrotowaną gałkę oczną, czyli ma tak jakby przekręcone oczko do góry, że jak normalny koń idzie, to on widzi niebo. Musi przekręcać głowę lub obniżać głowę, by złapać właśnie ostrość na to, co się dzieje przed nim. Potem jeden, drugi, trzeci weterynarz badał, każdy nie do końca wiedział, jak to ugryźć, ale wszyscy zgodnie mówili, że niestety jego wzrok jest bardzo ograniczony, czyli tak naprawdę nie wiemy, na ile on widzi, choć niestety wiem, że się zderza z przedmiotami, nie do końca dostrzega to, co jest pod jego nogami, no to możemy sądzić, że widzi może w 10-15%, raczej postaci zamazane, raczej takie bardzo niewyraźny obraz. Kolejną rzeczą, która potwierdza to, że on bardzo słabo widzi, jest to, że ma bardzo wyczulony słuch. Jest bardzo czujny i bystry, można powiedzieć, mimo że jest spokojny, ale bardzo szybko dochodzą do niego jakieś tam rzeczy, które jeszcze my nie zauważymy i w ogóle, a on już gdzieś tam strzyże uszami, wie, że coś tam się dzieje, mimo że tego nie widzi. Zaleceniem jednego z weterynarzy było właśnie zasłanianie mu oczu i najpierw zaczęłam robić tak, że kupiłam moskitierę po prostu z... To jest właśnie Only, nie? Coś usłyszał. Kupiłam mu moskitierę, która zasłania mu oczy i nos, bo on też jest wrażliwy pod względem owadów. I tak się ratowaliśmy przez jakiś czas, ale niestety to nie pomagało, no bo przez te dziurki też wpadają promienie słoneczne i też mi machał głową i miałam problemy z tym, by to opanować. Podejrzewałam, że ma head shaking, ale dzięki Bogu nie. I pojawił się pomysł okularów. Pewna firma Equike Visor wystawiła na sprzedaż swoje nowe produkty w postaci okularów. No i zdecydowałam się je kupić, zobaczyć, jak one będą funkcjonowały w naszym przypadku. I powiem Wam szczerze, jest to, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę. Only ma tak złożony problem, bo ponieważ ja nie mogę zrezygnować z maski do końca, bo muszę mu zasłaniać nos z tego względu, że właśnie te muchy i alergie, które on ma, pomagają nam nad tym zapanować, ale oczy, jeśli mu zasłaniam, widzę, że jest zdecydowanie poprawa.
pierwsze razy z wyjazdu w okularach na plac były takie dla niego, jak kot chodził, był taki, o Jezu, jak ja, co ja tu widzę. Taki był zaoferowany bardzo nową sytuacją, nowym spojrzeniem, ale dosyć szybko się przekonał. Po 5-6 razach jeżdżenia w okularach widziałam za każdym razem na treningu dużą poprawę związaną właśnie z jego zachowaniem i oczywiście wyciszeniem się. Moi drodzy, można powiedzieć, że lata mi zajęło szukania przyczyn. Nawet już momentami byłam mocno zrezygnowana, myślałam o tym, żeby go po prostu puścić na łąki, ale on był nieszczęśliwy tak samo jak ja, bo ja uwielbiam na tym koniu pracować, trenować, on jest bardzo ambitny i znaleźliśmy ten środek. Uważam, że teraz jak wyszliśmy z kontuzji, zaczęliśmy regularnie pracę, będzie tylko lepiej, będzie tylko jego komfort życia się poprawiał z tego względu, że możemy zapanować nad jego bolączkami. Jego tak samo prowadzą regularnie pani fizjoterapeutka, która masuje mu głowę, mięśnie, nerwy, właśnie tutaj przy nerwach trójdzielnych, pomaga rozładować różne napięcia. I co było wspaniałe, ostatnio jak właśnie pracowała pani Monika Tołkacz z nim, powiedziała, że jest ogromna poprawa w napięciach, że czuje się dobrze, że widzi po nim, że naprawdę czuje się dobrze. Więc okulary i stopniowy, spokojny trening dał niesamowite efekty. Ach, ten OnYou. Jak widzicie, nie zawsze układa się tak, jakbyśmy chcieli, ale uważam, że warto naprawdę poświęcić się, dać czas temu, co się zadziało tak naprawdę. I jak widzicie, efekty mogą być naprawdę fajne. Więc życzę Wam, moi drodzy, wytrwałości w pracy z końmi, w leczeniu koni i dociekaniu. Zdecydowanie dociekaniu i wierzeniu w to, że się uda. Więc ja tymczasem się żegnam, moi drodzy, i do zobaczenia.